Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Literackie przedstawia Ewa Przydryga Równonoc Czyta Filip Kosior dla Pike audiobuki. Audiobooki Mojej przyjaciółce Weronice Niewyrażone emocje nigdy nie umierają. Zostają zakopane żywcem. Aby powrócić później w znacznie gorszej postaci, Zygmunt Freud. Prolog A Równonoc, przesilenie wiosenne, 23 marca 2000 roku. Głos na skroni florki był wielkości śliwki. Bolał mniej niż rano, ale gdy Milena zwróciła na niego uwagę, Florka pomyślała przez moment, że może w jej głowie nadal siedzi coś niebezpiecznego. Siedmiolatka nie chciała dramatyzować, zwłaszcza, że opuszki palców starszej siostry ostrożnie badały wypukłe miejsce. To było wczoraj. Chorągiewki baneru powitalnego, siostrzyczko, witaj w domu, wysunęły się jej z rąk, kiedy taboret, na którym stała, zachwiał się i runął. Zdarzenie głowy z parkietem wywołało wielkie trzęsienie ziemi w jej czaszce. Nie minęło nawet wtedy, kiedy sekundy biegły, a ona kodowała przeskakujące raz za razem obrazy. Twarz matki i jej urywany krzyk. Potem kolejno szpital, wkłócia, fioletowe ślady na skórze, łóżko i skanujące jej głowy maszyna. A wreszcie spokój i powrót do domu. No i starsza siostra tuż obok. Nareszcie. Nieoczekiwanie dziewczynka osiągnęła swój cel. Milena wróciła do domu o kilka dni wcześniej niż zamierzała. Jeśli wstrząs mózgu miał szybciej sprowadzić ją do domu, to było warto przecierpieć swoje. Tak mała to sobie tłumaczyła. Góz przecież kiedyś zniknie, tak samo jak szum i ból w głowie. Ciepło, które Florka czuła teraz dzięki siostrze, starło tę straszną pustkę, którą odczuwała, kiedy siedziały z mamą w domu same. Bo bez Mileny zawsze było tak samo. Ściany robiły się bardziej szare, a cisza straszyła. Florka czuła się opuszczona. Sama. Pusta. Niechciana. Położymy się w łóżku? Poczytam ci bajkę, zaproponowała Milena. Potem szybko się wyprostowała. Za chwilę, nic mi już nie jest. Odparła z powagą mała. Milena była jej tarczą, choć dziś wydała jej się jakaś inna. Czegoś było w niej więcej. Zniknął kwiatowy zapach jej ciała. Teraz pachniała jak cukierki tofi. Ale to nie były cukierki. Po prostu Florka nie potrafiła tej zmiany nazwać inaczej. Jestem tu. Odpowiedziała dziewczyna, jakby doskonale rozumiała, że florka boi się, że siostra znów się jej wymknie. Poopowiadasz mi trochę? Florka położyła ręce na blacie kuchennego stołu. Ze stojącej na nim blachy z gorącą jeszcze fukacznią wydobywała się silna woń ziół. A o czym? O równonocy. Mama coś mi o niej mówiła. Bo to dziś, prawda? Milena wzięła ze starej rzeźbionej bieliźniarki szklaną kulę, w której zatopione były pęcherzyki powietrza. Zakryła górną jej połowę i uniosła ją wyżej, tak by dosięgnęły jej wpadające przez okno promienie słońca. To taki dzień, w którym światło targuje się z ciemnością. Uśmiechnęła się, patrząc na kule, tak jakby poza tym, co widziała w niej florka, było tam coś jeszcze. Tego dnia słońce oświetla obie półkule ziemi równomiernie. To znaczy, jednakowo. Przesunęła palcem po kuli, by to zademonstrować. Wtedy dzień i noc mają taką samą długość na całym świecie. Na całym świecie? Na całym, całutkim, potwierdziła Milena. To odpowiedź Florka uznała za satysfakcjonującą. To trochę magiczne. A co jeśli wszystko się nagle zepsuje i zostanie tylko ciemność? Florka się skrzywiła. Czasem przewidywała katastrofy, które nie miały prawa się wydarzyć. Nawet pewna miła pani terapeutka z jasnego pokoju, do której posyłała ją mama, nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego dziewczynka tak ma. Dlaczego tak widzi i czuje. Nie martw się, głupta się. To się jeszcze nigdy nie wydarzyło i nigdy się nie wydarzy. Nie myśl o złych rzeczach. Milena odłożyła kulę na miejsce. Wtedy spod mankietu Białej koszuli dziewczyny wysunął się silniak. Florka go tam widywała. Pojawiał się na delikatnej skórze siostry, a potem znikał. Czasem nawet zmieniał miejsce, krążył. I tym razem dziewczyna szybko odwróciła od niego uwagę młodszej siostry, odkładając kulę na swoje miejsce. Ten dzień był wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. W nagrodę za to, jak bardzo była dzielna podczas badań w szpitalu, dziewczynka dostała dziś istotę, którą mogła się zaopiekować. Miękka kuleczka z dzióbkiem i czarnymi ślepkami. Pan Nelson. Kanarek siedział na drewnianej żerdzi i łypał na dziewczynkę ciekawsko, raz po raz przekrzywiając główkę. Obok klatki, w której był zamknięty, w szklanym pojemniku miał przygotowaną przez mamę startą marchewkę. Nakarmimy go razem? Dziewczynka zwróciła się do siostry. Jasne, tylko do kogoś oddzwonię, dobrze? odpowiedziała Eminena, wpatrując się w telefon, który rozbłysnął jasnym światłem. Zmarszczyła brwi, a jej wzrok stał się nieobecny. Mhm, mm zgodziła się Florka, przyglądając się z zaciekawieniem kanarkowi, właśnie zeskakującemu z żerdzi. Zdawało się, że pan Nelson wcale nie chce czekać. Do czego się ją w milczeniu namawiał. W pewnej chwili Florka się zorientowała, że jest w kuchni sama. Czasami tak się zdarzało, kiedy się zamyślała. Teraz byli tylko ona i pan Nelson. Milena poszła już pewnie do swojego pokoju. Florka słyszała ciche, dobiegające stamtąd słowa. Starsza siostra już drugi raz rozmawiała z kimś przez telefon. Za każdym razem jej głos się spinał, martwiał albo zastygał. Tak samo reagowało jej ciało. Tymczasem pan Nelson sprawiał wrażenie coraz bardziej zniecierpliwionego, jakby oczekiwał jakiejś reakcji albo chociaż rozmowy. Jesteś głodny? Florka przesunęła palcem po metalowej kracie. Tak, jesteś głodny, sama sobie odpowiedziała. Em, jednak go nakarnie, dobrze? rzuciła w stronę pokoju siostry, nie ruszając się z miejsca, ale nikt jej nie odpowiedział. Odczekawszy jeszcze chwilę, dziewczynka nieśmiało chwyciła za metalową zasłówkę klatki i delikatnie za nią pociągnęła. Po chwili drzwiczki otworzyły się na oście, że pan Nelson zeskoczył z żerdzi. Przestraszony nagłą zmianą, zaszł się w kącie klatki, tuż za basenem. Nie bój się, dam ci jeść, tylko to. Powiedziała florka najprzyjaźniej i najłagodniej, jak potrafiła, przenosząc wzrok z kanarka na szklaną miseczkę. Chwyciła ją oburącz. Wtedy pan Nelson odbił się od górnej żerdzi, wyfrunął przez otwarte drzwiczki i wzbił się w powietrze. Hen-hen. Zatoczył koło nad stołem i wyleciał na taras prosto jak strzała. Następną rzeczą, jaką florka zapamiętała z tamtej chwili, był brzęk tłuczonego szkła. Marchewka leżała rozsypana na ziemi i na jej butach, miseczka rozprysła się na maleńkie, ostre kawałki. Były na podłodze, pod bieliźniarką i szafką. Serduszko Florki biło szybciej niż zwykle. Przepraszam, jestem okropną przyjaciółką pani Nelsonie. Florka powtarzała w myślach wciąż te same słowa, z wielkim poczuciem winy, a wszystko wokół niej się zmieniało. Najpierw były tylko kuchnia, szkło, podłoga i rozsypana marchewka, a potem taras, chłodny wiatr i czarne chmury nad jej głową. Żółty punkcik też nadal tam był, ale daleko. Zbyt daleko, by mała mogła go dosięgnąć. Musiała się pospieszyć, by tym razem nie uciekł jej na zawsze. Przepraszam, jestem okropną przyjaciółką, pani Nelson, ale naprawię to wszystko. Obiecuję, wszystko naprawię. Co ty robisz? Dziewczynka usłyszała za sobą głos. Na ramieniu poczuła zaciśniętą dłoń siostry. Stój nie wolno ci tam wchodzić, jest za wysoko. Dopiero to szarpnięcie ją otrzeźwiło. Zdała sobie sprawę, że jedną nogą była już za balustradą odgradzającą taras od niezabezpieczonego dachu garażu. Od krawędzi dzieliło ją kilka kroków, a od dzielnika mamy kilka metrów przepaści i pas twardego betonu. On tam jest! wykrzyknęła dziewczynka ze łzami w oczach, patrząc błagalnie na siostrę. Uciekł mi. Przepraszam. Żółty punkcik wciąż tkwił w tym samym miejscu. Florka pozwoliła ramionom siostry zrobić to, co chciały przenieść się w bezpieczne miejsce. Chwilę później była już po właściwej stronie balustrady. Zostań tu. Milena pogroziła jej palcem. W jej oczach Florka zobaczyła coś innego niż zwykle. Nie było w nich łagodności ani swady. Tylko złość albo strach. Dziewczyna szybko rozpięła guziki bluzki, ściągnęła ją i zmiała w dłoniach. Przeszła przez barierkę i podchodziła do kanarka powoli, krok za krokiem. Prawie nie oddychała. Florka chwyciła oburącz za sztachety i obserwowała. Zobaczyła, jak zmięty materiał bluzki staje się pułapką dla ptaka. Jak rozprostowuje się i na niego spada. Spada, ale nie trafia tam, gdzie powinien. Jeden zero dla pana Nelsona. Wstrętny ptak, wyjątkowo wstrętny. Florka kolejny raz wstrzymała oddech. Nie chcę go już, nie idź tam. Głupie ptaszysko, krzyczała. Ale wbrew jej woli Milena szła w kierunku kanarka, który usadowił się na krawędzi dachu. Trzask, który rozległ się po chwili... Przypominał dźwięk rozbitego szkła. A jednak wydawał się zupełnie inny niż wcześniej. Jeszcze ostrzejszy. Milena była w niebezpieczeństwie. Wszystko przez nogę, która ugrzęzła w rynnie. Potem z wciąż uwięzioną stopą zrobiła piruet. Był trochę taki, jaki Florka widywała na zajęciach baletu, tylko niechlujny i bardziej koślawy. Niefortunny. Będąc w półobrocie, Milena odwróciła się na moment w jej stronę. Z jej twarzy zniknęło jasne światło. W tamtej chwili zmieściło się wszystko, czego Florka bała się najbardziej na świecie. Grymas na twarzy, strach, przepaść, szybki, niekontrolowany oddech. Nad głową siostry, jak zły omen, zatoczył koło pan Nelson i zniknął gdzieś w koronie drzewa. Wtedy Milena runęła na szary pas betonu. I już jej nie było. A rozdział pierwszy. Sierpień 2024. Florka umarła 25 lat temu, na tamtym dachu. W swoim imieniu wypowiadanym ustami innych później już zawsze słyszałam głos mojej siostry. Przypominał zgrzyt ciętej blachy. Florka nie! Florka, zostań tam! Właśnie tak, na kilka sekund przed upadkiem, brzmiały ostatnie słowa Mileny. Nie pamiętam, abym po raz kolejny, mimo jej kategorycznego zakazu, przechodziła wtedy przez barierkę. Ale te słowa wyryły się w mojej głowie wraz z dojmującym poczuciem winy. Podobno zaraz potem samozwańczo stałam się Justyną. Mój terapeuta, jak wyjaśnili mi rodzice, stwierdził, że nowe imię, które sobie nadałam, było elementem dysocjacji. Innymi słowy, miało sprawić, że ciężar związany z wydarzeniami tamtego marcowego popołudnia spadnie z moich ramion. Miało tak być. W papierach i formalnych sytuacjach nadal jednak jestem florą. To imię zaś, a w szczególności jego zdrobnienie, wciąż jest jak trudne do udźwignięcia brzemię. Zbyt trudne, abym mogła się nim na co dzień posługiwać. Tamta florka umarła. Po prostu umarła razem z Mileną. Tak wolę o tym myśleć. Spakowała się? Z telefonu przyciśniętego do ucha wydobywa się głos mojego męża. W tle słyszę jakieś szmery, z których z czujnością wyłapuję głosy i słowa. Jest gotowa. Prawie. Odpowiadam, pakując małą, błękitną sukienkę do walizki. Rano muszę jeszcze tylko wykupić jej jaki na alergię. Drugą dłonią głaszczę po głowie siedmioletnią córkę, która stoi tuż obok mnie. Hania wpycha do walizki swojego ulubionego misia i przykrywa go szmatką. Ja się tym zajmę. Szmer po drugiej stronie słuchawki się nasila. Moja czujność proporcjonalnie się do niej wyostrza. Będę po nią jednak o ósmej, okej? Okay? Przygotuj tę receptę. Bartosz odchrząkuje. O ósmej? Pytam ze zdziwieniem. Umawialiśmy się przecież, że będziesz w południe. Odpowiada mi cisza, która wkrótce przechodzi w szept. Tym razem głos nie należy do Bartosza. Słyszałam go już wcześniej. Jest słodki i nęcący, choć nie znam twarzy osoby, do której należy. Mdli mnie zawsze tak samo, kiedy go słyszę. Kochanie, powiedz. Po prostu jej powiedz. Nie musisz przecież z niczego się tłumaczyć, ani pytać jej o zgodę. Szepce kobiecy głos. Teraz jest w nim coś ostrego. Isia zrobiła nam niespodziankę. Bartosz odchrząkuje w taki sam sposób jak poprzednio. Jest lekko speszony. Mamy wejściówki do Energylandii na jutro. Im wcześniej wyjedziemy, tym Hania niedawno była chora, wchodzę mu w słowo. Nie wiem, czy to spokojnie, będę na nią uważał. Nie zaziębi się. On też nie pozwala mi dokończyć. Wraz z jego głosem ze słuchawki równolegle płynie tamten szept. Jest jeszcze bardziej natarczywy. Tym razem nie wyłaniają się z niego żadne słowa. Jest tylko głośny szum. Będziemy uważać na nią oboje, dodaje bardziej stanowczo mój mąż. Isia i ja. Do jutra, rzuca w końcu. I połączenie się urywa. Zamykam walizkę. Biały mieszkani znika pod wiekiem razem z jej ubraniami, zabawkami i akcesoriami, jakie zabiera ze sobą na tydzień do taty i kobiety, z którą mój mąż się związał. Do dziś się zastanawiam, czy, jak twierdzi Bartosz, pojawiła się u jego boku niedawno, czy może była w naszym życiu wcześniej. Staram się tego nie dociekać. Już nie. Powód naszego rozstania był zupełnie inny. Do tej pory na zdjęciach zdobiących ściany naszego salonu jesteśmy we trójkę. Uśmiechnięci i szczęśliwi. Prawda jest taka, że pozwoliłam, by nadal tam wisiały tylko ze względu na moje dziecko. Nie chcę niszczyć jej obrazu ojca ani wykorzystywać hani jako karty przetargowej, aby udowodnić, które z nas, Bartosz czy ja, jest lepszym rodzicem. Chcę, by moje dziecko mimo naszego rozstania miało szczęśliwe dzieciństwo i poczucie, że jest ważne i kochane przez nas oboje. Mamusiu, poczytamy. Hania, ubrana w piżamę. Trzez zaspane oczy, a ja pozwalam się jej zaprowadzić na górę. Nadszedł czas na nasz wieczorny rytuał. Kiedy wchodzimy do pokoju mojej córki na stoliku, czeka na nas stos książek. Hania wybiera ulubioną i nurkuje pod kołdrę, a ja jej czytam. Jeszcze jedną bajkę. Prosi, a ja kątem oka zerkam na zegar wskazujący zbyt późną porę. Teraz pobawimy się w grę w ciszę, kładę palec na ustach. Znasz zasady, wygrywa ta, która dłużej się nie odezwie. Czas start, szepcze córce do ucha. Nie lubię tej zabawy, mała się krzywi, potem przeciągle ziewa. Zawsze przegrywam. Tym razem ci się uda. Przesuwam palcem po panelu dotykowym, zawieszonym na ścianie. Zamiast ostrego światła otula nas ciepły, pomarańczowy blask, sprawia, że wkrótce ja też robię się senna. Babusiu, Ja. Mała mam przez sen. Jej silna wola zawsze przegrywa z potrzebą upewnienia się, że jestem tuż obok. Odpowiadam jej delikatnym dotykiem. Moja dłoń przesuwa się kilkukrotnie po jej włosach. Zmęczenie wreszcie bierze górę. Kania usypia, a ja całuję ją w czubek głowy i wychodzę. Wracam do salonu i siadam na sofie. Sięgam po książkę leżącą na szklanym stoliku i czytam dwa ostatnie rozdziały. Gdy ją kończę, opuszki palców biegną do okładki. Wyczuwają tam wypukłości skrzydeł czarnego motyla. Niesiona wciąż żywymi emocjami, raz jeszcze gładzę okładkę Weroniki Matti. To mój stały rytuał, powtarzam go zawsze, kiedy historia, którą czytam, silnie we mnie rezonuje. Odkładam książkę na półkę, wracam na sofę i zawijam się w koc, w którym wszystko staje się bardziej senne i rozmyte. Tym razem koszmar przychodzi do mnie wyjątkowo paskudny. Wszystko huczy mi w głowie jak niszczycielskie tornado. Nawet betonowy sufit, który mam nad sobą, cały się trzęsie i zapada. Jeden szybki pstryk przynosi zmianę. Powoli otwieram oczy, ale przebudzenie zamiast ulgi uświadamia mi, że to nie był sen, a przynajmniej niezupełnie. Za drzwiami ewidentnie ktoś stoi i w nie uderza. Łup, łup, łup. W ciemności zauważam mrugające niebieskie światło telewizora i wyświetlający się tam zegar. Trzynaście minut po północy. Ktokolwiek tu jest, jego obecność nie zwiastuje niczego dobrego. Zrzucam z siebie koc i po drodze do drzwi kieruję wzrok w stronę pomarańczowej poświaty wydostającej się z pokoju na piętrze. Wtedy uderza mnie myśl, że zrobię cokolwiek, by chronić swoją córkę. Dostawiam mnie w pełnej gotowości. Jedną ręką odblokowuję telefon. W drugą wsuwam wydobyty z torebki gaz pieprzowy i odblokowuję zawleczkę. Kiedy staję przy futrynie, dudnienie jeszcze bardziej się nasila. Postać, którą widzę przez Judasza jest tylko przylegającym do drzwi cieniem. Nie wiem, czy to dlatego, że obcy wyczuwa moją obecność, czy powód jest zupełnie inny, ale nagle się odsuwa. Wtedy zauważam, że to mężczyzna o smukłej budowie ciała. Nie widzę w nim niczego charakterystycznego poza chwiejnością i nagimi, szczupłymi ramionami. To, co jej pokrywa, wygląda jak wybroczyny. Z kieszeni spodni wyciąga mały, prostokątny przedmiot, najprawdopodobniej telefon. Przesuwa po nim palcem, wybudzając go z uśpienia. Prawie równocześnie ekran mojego telefonu rozbłyska jasnym światłem. Paweł Strzyżewski odczytuje z ekranu. Bez zastanowienia przesuwam palcem po wyświetlaczu. Przykładam telefon do ucha i odkładam gaz pieprzowy na półkę. Jestem pod twoimi drzwiami. Otworzysz? Słyszę w słuchawce. Jego słowa wydają się tak niecelne i rozmyte jak mój niedawny sen. Prawa ręka biegnie w stronę zasuwy i zostaje tam na tak długo, aż wspomnienia z naszego ostatniego spotkania po kolei nie odtworzą się we mnie i nie zgasną. Choć minęły trzy lata i tym razem bolą mnie, jakbym dogaszała na skórze peta. Tam Tamto gorące lato, zakradająca się szybkimi krokami jesień i huragan, który pojawił się na styku pór roku. Kolejna w moim życiu równonoc. Niszczycielka. Zabójczyni. Zwykła kurwa. To do niej wszystko się sprowadza. Z myślą, że i tym razem przed nią nie ucieknę, otwieram drzwi. Na czole Pawła perlą się krople potu. Mam mokre plamy pod pachami. Wyjątkowość, a może nawet pewien mistycyzm, które kiedyś miał w sobie, zostały zatarte przez coś, co początkowo biorę za szaleństwo albo zaniedbanie. Kiedy otwiera usta, a mnie uderza cierpka wonia alkoholu, wiem, że chodzi o coś zupełnie innego. Sorry, wiem, że jest późno. Jego niewyraźne słowa ledwie udaje mi się połączyć w zdanie. Jak mnie znalazłeś? Masz dobre opinie na Google, zadowolonych klientów i publiczny adres w innecie. To co, mogę wejść? Paweł mówi to z obcą dla niego natarczywością, ale już bardziej wyraźnie. Potem zaczyna chwiać się tak bardzo, że w końcu chwyta za framugę, a potem zaciska dłoń na klamce. Odsuń się, nakazuje mu stanowczo. Mnie też miło cię widzieć, rzuca z ironią. Nie chcesz nawet wiedzieć, po co tu przyszedłem? Kiedy czubek jego buta ląduje na progu jakieś pół metra ode mnie, nie mam wątpliwości, że nie szukał, tylko podparcia. Stare wspomnienie, w którym Paweł jest nieszkodliwy, na moment gasi moją złość. Mocniej ściskam flakonik w dłoni. Jeśli będę musiała go użyć, zrobię to. Naprawdę to zrobię. Czego tam szukasz? Paweł patrzy na mnie z rozczarowaniem. Mam kurwa taką rzecz, że lepiej usiądźmy. To był straszny fakap. Kiedy to mówi, usilnie stara się skupić na mnie wzrok, ale wciąż go gubi. Za to jego głos odzyskuje naturalny rezon. Jaki fakap? To nie był żaden huragan ani cholerny niefart. O czym ty mówisz? Ktoś tego gnoja zabił. Gnoja, rozumiesz? Gnój był zawsze tylko jeden. Tyle wystarczy, bym ze słów ułożyła obraz, który trzy lata temu na stałe się we mnie zakodował. W nas wszystkich. W całej piątce. Równonoc. Wybita przednia szyba terenówki i rozsypane w drobny mago odłamki szkła. Wiatr, który złamał konar swoją siłą i zatykał nam usta i płuca. I śmierć. Leżące na ziemi ciało z dziurą w potylicy. Paweł, byliśmy tam wtedy wszyscy. To był wypadek. Powtarzam to, w co wierzę. W to, co zostało udowodnione. Patrzy na mnie z takim żalem, jakby miał mi za złe to, że go nie słucham. W tej samej chwili na swoim udzie czuję ciepło małej dłoni. Hej, mała. Co słychać? Paweł robi krok do przodu i pochyla się nad moją córką. Hania kurczowo trzyma mnie za nogę. Nie bój się mnie, dodaje łagodnie, ale język znów mu się plącze. Wtedy, kiedy wyciąga w jej stronę rękę, zauważam, że coś, co początkowo wzięłam za wybroczyny na jego ciele, to tak naprawdę farba. Brązowo-biała substancja barwiąca skórę we wzory od pachy aż po paznokcie. Niespodziewanie Paweł dotyka palcem czubka nosa Hani. W tej chwili jakakolwiek chęć zrozumienia tego, z czym do mnie przyszedł, we mnie znika. Kochanie, wracaj do łóżka. Staram się, by córeczka nie wyczuła niepokoju i wycelowanego w Pawła Gniewu. Co to za pan? I dlaczego tak dziwnie pachnie? Hania podnosi na mnie wzrok. Z jej spojrzenia i wczepionych we mnie kurczowo palców wyczytuje to, jak bardzo się boi. Ten pan już sobie idzie. Zmykaj. Zaraz przyjdę i jeszcze poczytamy. Ta obietnica zawsze na nią działa. Tym razem jest tak samo. Córeczka mnie puszcza i szybkim krokiem wspina się na górę. Fajna ta twoja mała, komentuje Paweł odprowadzając Hanie wzrokiem. Potem niespodziewanie cofa się o krok. Wtedy podejmuje szybką decyzję, by bardziej się od niego odgrodzić. Za jednym ruchem z otwartych na oścież drzwi zostaje tylko szpara. Zobawy przed jego nieprzewidywalnością nie potrafię dać mu więcej. Wlewanie wody w takich ilościach nie wychodzi ci na dobre, Paweł. Wracaj do domu, zamówię ci Ubera. Mówię i odblokowuję telefon. Jutro pogadamy. Gdzie jesteś? Robi krok do tyłu, wprost na obsadzone kwiatami klomp. Tam rozgląda się teatralnie, szukając czegoś, czego nie ma w zasięgu jego wzroku. Koszna śmieci, na który po chwili natrafia, przewraca się z hukiem. O co ci chodzi? Właśnie ci powiedziałem, że na gnoja drzewo się nie zwaliło, tylko został zamordowany. Podnosi głos, abym go usłyszała. Równie dobrze mógłby go usłyszeć sąsiad z naprzeciwka. Nie wiem, co z tym zrobić. Tylko mnie masz w dupie, czy wszystkich innych już też. Paweł patrzy na kwadratową bryłę mojego domu ze wstrętem. Może otwórz oczy, justka! Tak jak kiedyś! Życie nie kończy się na czubku własnego nosa, nawet jeśli zginął taki chuj! dodaje z żalem. W jego błyszczących w ciemności oczach widzę ten sam dawny smutek. Im bardziej Paweł się oddala, tym bardziej we mnie coś się kruszy. Zastanawiam się, czy aby na pewno przyprowadziły go do mnie alkoholowe zwidy, a sądząc po rozszerzonych źrenicach, może nawet prochy. Obawa? Żal? Niebezpieczeństwo? Nie wiem. Coś jednak każe mi go zatrzymać. Dokąd jedziesz? Wołam za nim. Daruj sobie. Zbywa mnie kiwnięciem głowy i znów się odwraca. Kontur jego ciała szybko zaciera się w ciemności. Wracaj do łóżka. Paweł, o tej porze nic tu nie jeździ. Już zamawiam, zaczekaj do cholery. Usiłuję go nakłonić, przeklikując kolejne kroki w aplikacji. Wybieram ulicę Kosaka, pamiętając, że trzy lata temu mój znajomy tam mieszkał. Potwierdzam zlecenie. Sam znajdę drogę. Słyszę, ale już go nie widzę. Paweł! Wołam za nim. Ale nie ma go już na głównej drodze. W bocznej uliczce, do której po chwili dochodzę, porusza się coś jakby kropka. Wydaje się zbyt mała, by mogła być Pawłem. Od tego majaczącego w oddali punktu moją uwagę odwraca krzyk. Mamusia? Kiedy się odwracam, Hania stoi w otwartych drzwiach. Mamusiu, chodź już. Rozdział drugi. Sierpień 2024 Bartosz zjawia się punktualnie o ósmej. Wciąż jeszcze na jego widok coś uruchamia we mnie czułe wspomnienia. Te bardzo odległe, i te bliższe. Wspólne lato, jedno po drugim. Jego dłonie zatopione w moich włosach, spacery w zielonej głuszy, słone usta, które kładł na moich wargach, gdy wychodził z deską surfingową z wody. Zima, pierwsza i wszystkie kolejne. Skute lodem jezioro i kreślące zygzaki ostrza naszych łyżew. Jesienie i wiosny też były całe nasze, tak jak wszystko to, co było potem nieplanowane, a co wypełniło nas największą miłością. Kania, przede wszystkim ona, zawsze ona, wszystkie szare chmury codzienności, które potem rozpraszaliśmy, praczkujące studio projektowe, na które zaciągnęliśmy kredyt a które zaczęło hulać po kilku latach. Całe mnóstwo kolorów, smaków i uczuć, wspólnych decyzji i życia. Tym dla siebie byliśmy przez tych dziewięć lat. Wejdziesz? Na jego widok otwieram szerzej drzwi. Bezwiednie poprawiam włosy. Hania wypada z domu jak strzała i rzuca się ojcu w ramiona. Naprawdę się spieszę. Mówi przepraszająco Bartosz i całuje Hanie w głowę. To ona jest teraz w centrum uwagi. Hej, żuczku. Zwraca się do niej. Potem przenosi wzrok na mnie. Nie martw się. Wiesz, że na nic jej nie narażę. Mówi, patrząc mi prosto w oczy. Kiwam głową, że zrozumieniem. Przecież mu ufam. Tylko wykup te leki, odpowiadam, wracając do domu po walizkę Hani i jej dodatkową torbę. Za godzinę, jak dojedziemy, słyszę w odpowiedzi. Dlaczego za godzinę? Marszczę brwi i zatrzymuje się z walizką w połowie drogi. Apteka jest za rogiem, otwierają o ósmej. Powinna je przyjąć jak najszybciej. Tłumaczę, choć przecież on to wie. Tamten zamiennik jej nie służył, dlatego dzisiaj go jej nie podałam. Nic jej się nie stanie. Bartosz po chwili nachyla się nade mną. Jest tak blisko, że jego policzek ociera się o mój. Skóra przy skórze. Był jakiś wypadek. Śmiertelny. Na tym skwerku za rogiem. Bartosz szepce mi do ucha, tak by Hania nie słyszała. Wypadek? Czuję, jak moje ciało się napina. Nie wiem. Zwłoki leżały nie na chodniku, czy na drodze, tylko nieco dalej, na trawie, koło siłowni pod chmurką. Nie chcę, by mała to widziała. Dlatego pojedziemy inną drogą. Bartosz stara się być opanowany, ale widzę, że to tylko poza. Widziałeś, kto to był? W mojej głowie kłębią się złe przeczucia. Takie same czarne myśli, jakie miewała mała Florka. Strząsam je z siebie. I Florkę, i myśli. Nie wiem nic więcej. Gliny pracują za parawanem. Jest tam spory szum. Tylko tyle widziałem. Ale jest trup. Na pewno. Bartosz sugestywnie kiwa głową. Nie odpowiadam. Zastygam z niesłabnącą gonitwą myśli. Zdobywam się jedynie na to, by wyciągnąć z kieszeni telefon. Uruchamiam aplikację Ubera i sprawdzam status ostatniego zlecenia. No show. Kurs Pawła się nie odbył. Kurwa. Słuchaj, może wpadniesz za tydzień? I tak odbierasz mamą w sobotę. Robimy grilla dla znajomych. Poznasz lepiej Isię. Głos Bartosza wydobywa się z niego jakiś inny. Zniekształcony i odległy. Lepiej? Przecież jej w ogóle nie znam. Mówię do siebie. Po chwili żegnam się z mężem i naszą córeczką, a kiedy odjeżdżają, niesiona złymi przeczuciami, ruszam w przeciwną stronę. Zbawieści mają to do siebie, że rozchodzą się błyskawicznie. Szybciej niż wirus. Wokół skwerku zebrało się sporo naszych sąsiadów. Widzę ich ciekawskie spojrzenia i wyciągnięte dłonie, a w nich kurczowo zacieśnięte telefony. Robią zdjęcia, na których nie widać nic poza policyjnymi światłami i parawanem, szczelnie odgradzającym od miejsca zbrodni. Są już nawet jakieś relacje na fejsie. Sępy. Bartosz miał rację. Za parawanem czaiła się śmierć. Policja musiała być na miejscu od dłuższego czasu. Pojawiła się najprawdopodobniej, nim zaczęło świtać. Świadczą o tym reflektory rozstawione wokół parawanu i nieopodal namiotu. Przy tym drugim kręcą się technicy kryminalistyczni w białych kombinezonach. Stroją srebrne walizki, niektóre otwarte, inne jeszcze zamknięte. Tuż za biało-niebieską taśmą pilnuje porządku trzech umundurowanych funkcjonariuszy. Co rusz powstrzymują kogoś natarczywego, kto próbuje podejść bliżej. Zauważam stojącego tuż przy taśmie pana Henryka, mojego sąsiada z naprzeciwka i przedzieram się przez kilka rzędów gapiów. Wiadomo coś? Kto to? Zwracam się do sąsiada, kiedy udaje mi się do niego dotrzeć. Dopiero wtedy dostrzegam, że jest z nim jego wnuk na oko dziesięciolatek. Siedzący na betonie, pucułowaty, chłopiec wierci się i wyciąga szyję. Wydaje mi się, że w odgrazającym go od miejsca zbrodni parawanie spodziewa się dostrzec jakiś prześwit albo dziurę. Uderza mnie myśl, że nie powinno go tu teraz być. Hej. Kładę chłopcu dłoń na ramieniu i delikatnie jej poklepuję. Tam nie ma nic ciekawego, wiesz? Eryk podnosi na mnie wzrok. W jego oczach widzę zblazowanie albo lekceważenie. Witaj, kochaniutka. Pan Henryk zwraca się do mnie juwialnie. Nic nie widać, nic nam nie mówią. To jasne, ale ktoś rozmawiał z tym, co go znalazł. Eryczek. Wstawaj, no z tej ziemi. Wilka złapiesz. Przenosi wzrok na wnuka i go dyscyplinuje. Henryk chyba nie powinien tego oglądać. Mówi ściszonym głosem, tak by tylko sąsiad mógł mnie usłyszeć. Nie chcę dyskredytować dziadka przed wnukiem. Pan Henryk patrzy na mnie ze zdziwieniem. Byliśmy na spacerze, mały zobaczył radiowozy i chciał rzucić okiem. Wie pani, jak to chłopcy w tym wieku. Niefrasobliwie wzrusza ramionami. Jakiś młody chłopak go znalazł. Tego zabitego. Nagle zmienia temat, nim zdąży powiedzieć, że chłopcy w wieku jego wnuka może i fascynują się policją, ale na pewno nie powinni mieć styczności ze śmiercią i śladami brutalnej przemocy. Nie tutejszy, ciapaty jakiś, rozwodziciel. Ciągnie mężczyzna i słyszę w jego tonie nutę wzgardy. Przesłuchują go właśnie. Przebiega wzrokiem po gabiach. W końcu zatrzymuje go na zamkniętych drzwiach radiowozu, za którymi siedzi wyraźnie wystraszony chłopa śniadej cerze. Przed radiowozem zaparkowany jest motocykl z załadowanym żółtym plecakiem oklejonym dużym zielonym logotypem glowo. Mówił pan, że ten świadek rozmawiał z kimś, zanim przyjechała policja, tak? Pan Henryk kiwa głową i chępliwie wypina piersi. Ze mną nie. Ale Walduś słyszał. Walduś już sobie poszedł. Chyba o rabunek chodziło, podobno portfela tego biedaka nie było. Tylko jego dokumenty leżały tu blisko na trawie. Jakąś godzinę temu je znaleźli. Czyli to był mężczyzna? Podchwytuje. Ponoć! Do naszej rozmowy wdziera się nagle podekscytowany głos Eryka. Oddalony, ale na tyle donośny, że swobodnie wybrzmiewa gdzieś w tłumie. Zadek! Chodź tu! No chodź! nawołuje chłopiec. Zobacz! Chłopca faktycznie nie ma tam, gdzie był jeszcze przed chwilą. Niezauważona przez glinę pilnującego porządku, robię krok do przodu. Napieram ciałem na taśmę, by mieć lepszy widok na miejsce, z którego dobiega głos Eryka. Udaje mi się go zlokalizować kilkanaście metrów dalej. Erik leży na boku z policzkiem przytkniętym do betonu tuż przy koszu na śmieci owiniętym policyjną taśmą. Z przejęciem macha ręką i wskazuje coś palcem. Erik, no gdzie ty łazisz? Dziecko drogie! Wykrzykuje zatroskany sąsiad, który równie szybko jak ja, lokalizuje wnuka. Miejsce, w którym leży Erik, jest nieco oddalone od tej całej wrzawy, ale znajduje się w pobliżu parawanu. Kiedy udaje mi się przedrzeć przez tłum, zauważam to, co musiało zaintrygować ciekawskiego chłopca. Jedno ze skrzydeł parawanu zostało zamocowane niechlujnie, w wyniku czego dolna krawędź materiału lekko się podwinęła. Między nią a ziemią widzę kilkunastocentymetrową lukę. W chwili, gdy kładę się na betonie i przyciskam do niego policzek, dziadek Eryka każe mu się podnieść i daje mu reprymendę. Ich głosy wkrótce odpływają. To, co dostrzegam w linii prostej z odległości tych kilku metrów jest widoczne tylko przez chwilę. Szybki przebłysk pojawia się i gaśnie. Wycelowana w moją stronę otwarta dłoń znika pod rozwijanym na prędce czarnym materiałem. A jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że już to widziałam, że widziałam te esy floresy namalowane farbą na ręce i całej długości ramienia. Jestem niemal pewna. Wraz z tą docierającą do mnie potworną świadomością, że łądek rozsadzają mi mdłości. Zalegająca w przełyku żółć szybko podchodzi mi do gardła. Muszę się stąd wydostać. Teraz, natychmiast. W tym miejscu, wśród tych ludzi i zwłok za nie mogę oddychać. W drodze do domu wszystko wiruje mi przed oczami. Kontury drzew, samochodów i domów bledną i rozmazują się na krawędziach. Są jak nieznośny powidok, prześladujący mnie widmo. Kiedy wreszcie docieram do domu i wkładam klucz do zamka, mój wzrok niespodziewanie się wyostrza. Obok Donicy, w której rośnie pelargonia, leży zwitek papieru. Nie było go tam wczoraj. Jestem tego pewna. Podnoszę go i rozwijam myśląc o tym, że jeśli wsunięto go w szczelinę drzwi, mógł wypaść, kiedy je dziś rano otworzyłam. Przebiegam wzrokiem po dwóch linijkach tekstu zapisanych na karteczce. To nie był wypadek. P.S. Nie fatyguj się. Sam to załatwię. Czytam tekst raz jeszcze, a litery tańczą mi przed oczami. Niechlujne pismo pochylone w prawo. Rozpoznaję je. Staram się wyrównać oddech. Bezskutecznie. Wdech. Wydech. Znów próbuję. I znów to samo. A więc Paweł tu wrócił. Paweł był tu wczoraj raz jeszcze. Rozdział trzeci. Sierpień 2024. Potrzebuję pełnej mobilizacji i mniej więcej 20 minut, by zebrać myśli. Pewnie kolejnych dziesięć zajmie mi dotarcie na skwerek. W drodze powrotnej widzę niewiele. Są tylko ten naprędce wytyczony cel i nadzieja, że może jednak się pomyliłam. Tylko jej kurczowo się teraz trzymam. Kiedy docieram na miejsce, widzę, że ciała Pawła już nie ma. Ani parawanu. Skwarek ewidentnie stracił przez to na atrakcyjności. W tym krótkim czasie tłum mocno się przerzedził. Wciąż jednak słyszę pojedyncze głosy i kolejne, snute przez kilku gapiów teorię. Ale nie przyszłam tu po to, by się w nie wsłuchiwać. Radiowóz, w którym niedawno przesłuchiwany był pracownik GLOWO, nadal zaparkowany jest w tym samym miejscu co poprzednio. Zaglądam przez okno. Widząc, że nikogo nie ma w środku, podchodzę do pierwszego napotkanego na drodze funkcjonariusza. Wydaje mi się, że to ktoś z prewencji. Mam pewne informacje. Słyszę, że mój głos brzmi inaczej. Twardo i ostro. Zawsze tak się dzieje, kiedy resztką sił mobilizuje się, by sprostać wyzwaniu. Zamiast twarzy policjanta, wciąż mam przed sobą smutne oczy Pawła. Chciałam złożyć zeznanie. Uściśla ma Paweł, jak na złość nie znika. Tym razem przed oczami majaczy mi jego nieruchoma dłoń. Proszę tu zaczekać. Słyszę w odpowiedzi. Nie wiem ile minut mija. Czas inaczej teraz płynie. W którymś momencie podchodzi do mnie kolejny policjant, i tym razem jego twarz staje się kalką Pawła. Mógłby być nawet tym samym gliną, który rozmawiał ze mną chwilę wcześniej, a i tak bym tego nie zauważyła. Podobno ma pani jakieś informacje. Mężczyzna otwiera drzwi radiowozu i zaprasza mnie do środka. Kiedy drzwi się za nami zamykają, uderza mnie stęchła woni nikotyny. Obawiam się, że mogę znać człowieka, który zginął. Mówię jakoś nieporadnie. Był u mnie wczoraj. Zacznijmy może od tego, skąd w ogóle zna pani tożsamość, Danata. Funkcjonariusz mi się przygląda. Chyba podejrzliwie, a może tylko sceptycznie. Nie wiem. Przez dziurę w parawanie widziałam jego rękę. Tłumaczę. Była pokryta charakterystyczną kolorową farbą. Znałam Pawła Strzyżewskiego. Celowo wypowiadam na głos jego imię i nazwisko. Obserwuję reakcję policjanta. Ołówek, który dotychczas przesuwał się między jego palcami, nagle zastyga. Jak się pani nazywa? W tej chwili pytanie jest dla mnie na tyle trudne, że odpowiadam dopiero po dłuższej chwili. Potem z ust policjanta padają kolejne, coraz bardziej szczegółowe. Skąd zna pani człowieka, którego uważa za denata? Wracam myślami do tamtego gorącego lata sprzed trzech lat. Poznaliśmy się trzy lata temu w ośrodku leczenia fobii. Zaczynaliśmy półroczną terapię w Poznaniu, a kończyliśmy ją intensywną sesją w ośrodku w Puszczykowie. Oboje cierpieliśmy wtedy na zespół stresu połurazowego. Od tamtego czasu się nie widzieliśmy, aż do wczoraj. W jakim celu przyszedł do pani ten człowiek? Chodziło o równonoc. O równonoc. Przesilenie jesienne. Ostatni dzień lata. Ciężko wzdycham. Byliśmy wtedy w ośrodku w Puszczykowie. Przed ostatniego dnia, nim terapia dobiegła końca, na terenie ośrodka zginął człowiek. Jeden z nas. Paweł chyba uważał, że wie, kto to zrobił. Kto tego człowieka zabił. Śledczy zadaje mi kolejne pytania, na które staram się wyczerpująco odpowiedzieć. Widzę, że jego notatnik coraz bardziej się zapełnia. Strona za stroną. W końcu glina odbiera ode mnie znalezioną na ganku karteczkę i sporządza notatkę, którą mi wręcza. Przez tych kilkanaście minut moja prawa dłoń przynajmniej parę razy wędruje w to miejsce na moim ciele, w którym kiedyś znajdowała mu kojenie. Palec wskazujący przesuwa się w linii prostej. Szybko i zawsze ku dołowi. Szyja, klatka piersiowa, wreszcie rowek między piersiami. To tam zwykle się chował. Powinnam wreszcie oduczyć swój naiwny mózg, by już go nie szukał w tym miejscu. Tego niewielkiego przedmiotu, zawieszonego na srebrnym łańcuszku, od trzech lat już go tam nie ma. Rozdział czwarty: Terapia dwa dni przed równonocą 21 września 2021 roku Justyna odruchowo zamknęła w dłoni owalny medalion. W zetknięciu ze skórą zimny metal szybko przejmował jej ciepło. Stwarzało to iluzję, że w jego środku, gdzie wciąż osadzone było zdjęcie Mileny, bije jakieś życie. Terapeuta powiedziałby, że to myślenie magiczne, nie pozwalające jej pożegnać siostry. Tylko że ten chłodny racjonalizm nie miał szans w starciu z tęsknotą. Za Mileną i za powrotem do normalnego życia, do którego Justyna uparcie dążyła. Do końca podróży zostało już niewiele. Kilkaset metrów. Najwyżej kilometr. Po rana wybojami szutrowa droga, w której grzązł samochód i metalowa brama, za którą zaczynała się zmiana. Od głównego celu Justyny dzieliły trzy dni. Tyle brakowało do zakończenia półrocznej terapii i ostatecznego rozprawienia się z akrofobią. Choć ten ostatni etap był już blisko, od rana wszystko w niej było spięte. Każda myśl i mięsień. Na udzie Justyny ręka Bartosza prowadzącego auto masowała jeden z takich supów. Taki był Bartosz. Wyczuwał zmianę jej nastroju, zanim w ogóle zdążyła mu powiedzieć, że coś nie gra. Niczego tam nie będzie, czego byś już nie przeszła. Powiedział to tak, jakby chciał wlać w nią pewność. Często to robił, nawet wtedy, gdy ona sama wątpiła. Nie o strachu myślę. Justyna odwróciła głowę w stronę śpiącej na tylnym siedzeniu ich czteroletniej córeczki. Damy sobie radę. Mama ma wychodne. Bartosz zaśmiał się jakoś niefrasobliwie. Pierwszy raz zostawiam was na tak długo. To nie wieczność. Tylko trzy dni. Trzy dni. Justyna powtórzyła w zamyśleniu. Chciała, by szybko minęły. Jeszcze przebiegła wzrokiem po córce, a potem po mężu, by lepiej zakodować ich twarze. Wiedziała, że będzie za nimi tęsknić. Potem spojrzała przez przednią szybę, na zwężającej się coraz bardziej drodze pojedyncze badyle zaczęły ocierać się o karoserię. Wkrótce zwisające gałęzie utworzyły tunel. Zrobiło się ciemniej. Zieleń stawała się coraz bardziej zwarta i gęsta. Nawet za otwartą bramą, przez którą chwilę później przejechali, las był tak samo gęsty i nieprzyjazny. Na usłanym szyszkami terenie rosły sosny i sędziwe dęby, a w koronach drzew podśpiewywały ptaki. Słychać było nie tylko ich głośne trele, ale wśród liści szelest ich skrzydeł. Na polanie znajdowały się cztery drewniane domki i parterowy czworak z pożółkłym tynkiem opadającym całymi płatami, a na poszuciu dachu w kilku miejscach brakowało dachówek. Od pobliskiej rzeki ośrodek oddzielały niewielki pas zieleni i usypany wał. Pozostałość po powodzi. Kiedy Bartosz zaparkował na pustym podjeździe, Justyna z kieszeni wiatrówki wyjęła klucz przyczepiony do archaicznego breloka z wygrawerowanym symbolem. Jedynką. Wiedziała, że aby wejść w rolę pacjentki nie może odwlekać pożegnania. Cięcie musiało być szybkie. Dlatego Bartoszowi, który zaproponował, że zaniesie jej walizkę, odpowiedziała, że zrobi to sama. Jego ręce mocniej niż zwykle przyciągnęły jej talię. Pocałunek też trwał dłużej niż zwykle. I w ustach zostawił jeszcze bardziej cierpko słonowy posmak. Do miejsca na szybie, gdzie widziała twarz córeczki, Justyna przyłożyła obie dłonie. Zaraz potem odeszła, z myślą, że robi to wszystko pośrednio też i dla niej. Chciała być możliwie najlepszą matką, wolną od wszystkich ograniczeń, które za sprawą fobii wdrukowały się w jej głowę. Mniej więcej w połowie drogi do pierwszego z czterech trójkątnych domków drogę przeciął jej biszkoptowy labrador. Wyciągnęła dłoń w jego stronę, a pies pozwolił jej się pogłaskać. Po chwili szedł za nią, wesoło merdając ogonem. Zbliżywszy się do jedynki na odległość kilkunastu metrów, Justyna zauważyła, że drzwi są otwarte na oścież, a na ganku stoi walizka. Zaraz też z domku wyszła młoda dziewczyna. Miała blond włosy sięgające za brodę i przylegające ciasno do ciała top, pod którym rysowały się jędrne piersi. Na widok Justyny jej twarz się rozpromieniła. Widzę, że Max też już jest! zaśmiała się Justyna. Kiedy chwilę później wpadły sobie w ramiona, Justyna poczuła, jak mocno włosy Dari przesiąknięte są papierosowym dymem. Kiedy Justyna zacisnęła dłonie na ramionach, dy, bo tak ją nazywała, opuszkami palców natrafiła na okrągłe blizny. Było ich przynajmniej kilkanaście. Kilkanaście zabliźnionych śladów po starym bólu. Widzieliście się? zdziwiła się dziewczyna. Miał podjechać po fajki. Justyna wydobyła z torebki niewielkie lusterko i podała koleżance. Sama zobacz, masz szminkę wszędzie, tylko nie na ustach. I co u diabła stało się z tym guzikiem? Wskazała na zmiętą na wysokości piersi bluzkę. Brakowało w niej górnego guzika. Ups, wygląda na to, że się urwał. Dziewczyna odparła zadziornie i w dłoni Justyny wcisnęła lusterko. Wszystko robiła w podobny sposób, szybko i mocno, zbyt często z nadmierną impulsywnością. Z odrazą powiodła wzrokiem po parceli. Trzeba jakoś wyluzować, co nie? Jesteśmy uziemieni na tej trupiej farmie na długie trzy dni? Przewróciła oczami. A byłaś w środku? Justyna wskazała na domek, który lata świetności miał już za sobą. Na podejście brakowało kilku desek. Drewnianą elewację pokrywały porosty i ogniska pleśni. Tylko w tej pożar się boże łazience. Smród, brud, ubóstwo. No co mam kolorować? Wzruszyła ramionami. Sypialnie są chyba na górze. No to chodźmy. Zaproponowała Justyna i spojrzała na swojego smartwatcha. Za pół godziny mamy pierwszą sesję. Schody okazały się drabiną z zamocowaną do niej poręczą. Pokonanie ich stawało się wyzwaniem dla każdego, kto musiał wtargać ze sobą jakąkolwiek walizkę, nawet niewielką. Kiedy Justynie udało się wspiąć na sam szczyt, darzył ją zapach wilgoci i surowego, niedawno heblowanego drewna. Po obu stronach korytarza znajdowały się skromnie urządzone pokoje. Drzwi do nich były otwarte. Te przez które przeszła, prowadziły do niewielkiego dwuosobowego pokoju. Kiedy się w nim znalazła, zauważyła, że daria wciąż stoi w progu z walizką i kurczowo trzyma się framugi. Jej dolna warga drżała, a paznokcie wbiły się w rany i tarły o nią tak mocno, jakby przyciśnięte do drewna opuszki palców specjalnie szukały odpowiedniego miejsca, by nadziać się na drzazgę. Justyna już kilkukrotnie widziała ją taką. W takich momentach hardość Darii stawała się miękką, plastyczną masą, którą w dowolnie wybrany sposób formował strach. Między innymi to je do siebie zbliżało. Pilna potrzeba zgładzenia strachu. Potrzeba terapii i naprawy. Możesz? Poprosiła dziewczyna kątem oka zerkając na okno. Jej powieki mrugały tak niespokojnie, jakby chciała zetrzeć spod nich to, co przed sobą widziała. Jasne, Justyna zwinnie wspięła się na łóżko, a potem na parapet. Tylko stamtąd mogła zaciągnąć górną roletę. Tyle wystarczy? Zapytała łagodnie, zaciągając ją do połowy. Daria skinęła głową i dopiero wtedy, oddychając z wyraźną ulgą, przekroczyła próg pokoju. Taki właśnie i mrok w swoim otoczeniu lubiła najbardziej. Wtedy szkło stawało się prawie niezauważalne. Nie błyszczało, nie miało rys, nie stanowiło zagrożenia. Tak zawsze tłumaczyła Justynie swoją potrzebę odgrodzenia się od wszystkiego, co wykonane było ze szkła. Widziałaś? Wskazała palcem na otwarte drzwi pokoju mieszczącego się po przeciwnej stronie korytarza. Posłana łóżko. Czyli co? Poza nami będzie tu jeszcze jakaś laska? Raczej nie, zastanowiła się Justyna. Kto dołączyłby do nas na sam koniec terapii? To bez sensu. Jakby w odpowiedzi na ten dylemat usłyszały trzask zamykanych drzwi. Towarzyszył mu sztukot kółek toczących się po podłodze. U podnóża schodów pojawiła się dziewczyna, szczupła blondynka o wielkich okrągłych oczach. Skojarzyła się Justynie z którąś z przerysowanych kreskówkowych postaci. Albo z dzieckiem, które cichaczem torwało się do matczynych kosmetyków i naniosło czarny pigment we wszystkich niewłaściwych miejscach. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.